Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Anczczak i witam Państwa w kolejnym spotkaniu z serii Dobry Design Działa, serii, gdzie rozmawiamy na temat projektowania graficznego i szukamy w tym projektowaniu graficznym takiego większego, głębszego sensu i myślę, udowadniamy, że nie jest to tylko przesuwanie kresek w programie czy produkt sam w sobie, a właśnie jakaś taka głębsza idea czy narzędzie dla samej komunikacji. Dotychczas mieliśmy okazję porozmawiać na temat koncept artu, identyfikacji wizualnej, i tam też szukaliśmy tego sensu, o którym mówię, a dzisiaj porozmawiamy na temat szeroki, myślę, warty porozmawiania, ale też bardzo wdzięczny, bo porozmawiamy na temat plakatu. I temat ten wydawał mi się bardzo ciekawy z tego względu, że kiedy spojrzymy na plakat jako na pewną przestrzeń projektową, ta przestrzeń z technicznego punktu widzenia nie różni się niczym innym jak wizytówka czy papier firmowy, ale nie możemy mówić dzisiaj o czymś takim jak Polska Szkoła Papieru Firmowego czy właśnie wizytówek, a o Polskiej Szkole Plakatu możemy mówić i to jest bardzo ciekawe, dlaczego ta konkretna przestrzeń projektowa jest na tyle wyjątkowa, że właśnie stała się takim, można powiedzieć, już symbolem. Temat plakatu spróbujemy zagłębić z naszym dzisiejszym gościem, Weroniką Bielawską, absolwentką kierunku grafiki na Uniwersytecie SWPS, aktywną ilustratorką, projektantką, która jak dla mnie bardzo trafnie wykorzystuje możliwości plakatu i bawi się troszeczkę z odbiorcami, którzy właśnie do tego plakatu, który tworzy, trafiają. Dzień dobry, Weronika. Cześć, dzień dobry. Kiedy przygotowywałem to dzisiejsze spotkanie, koncept tego dzisiejszego spotkania, pojawiło się w mojej głowie, pojawiła się taka myśl i wybrzmiała ona później w samym opisie spotkania, że właśnie o plakacie mówi się głównie w kontekście retrospektywnym poprzez pryzmat Polskiej Szkoły Plakatu. I tutaj pojawiła się taka kwestia, że chyba warto powiedzieć o tym, jak plakat się rozwija i w którą stronę idzie, do czego on dąży i przede wszystkim, czy się zmienia, a to myślę jest bardzo ciekawe i mam nadzieję, że to podczas dzisiejszego spotkania wybrzmi, ale to, od czego zawsze staram się zacząć, to pewne omówienie przedmiotu, o którym będziemy dzisiaj mówić, od pewnej definicji. Dlatego, Weroniko, pozwolisz, że zapytam cię już na starcie o to, czym dla ciebie jest plakat, jak ty rozumiesz plakat, może jaka jest jego charakterystyka, no i przede wszystkim nawiązując do mojego wprowadzenia, dlaczego nie mamy Polskiej Szkoły Wizytówek, a właśnie Polską Szkołę Plakatu. Dla mnie plakat jest takiego swojego rodzaju komentarzem do rzeczywistości. Odnosi się do zauważonego problemu i opisuje go przy pomocy metafory, syntezy, uproszczenia. Jest to dla mnie takie wizualne przedstawienie problemu za pomocą jakiegoś pomysłu, który w konsekwencji dostarcza odbiorcy jakiś konkretny wiadomość, wartość. Oddziałuje również na zmysły odbiorcy i wywołuje konkretne emocje. Bardzo dobrze bazuje na takich procesach kojarzeniowych ludzi, ponieważ jeżeli chcemy, aby odbiorca zauważył to, co chcemy przekazać, to wykorzystujemy właśnie konkretne symbole. I też według mnie plakat jest bardzo taką formą elastyczną, ponieważ może zarazem mówić o rzeczach bardzo smutnych, ale i takich zabawnych, bardziej refleksyjnych, ale i codziennych, takich błahych. Tym dla mnie jest plakat. Przedstawiasz taką bardzo głęboką formę plakatu i definicję. Bardzo mi się to podoba i myślę, że to też jest właśnie ta cecha, która sprawia, że powstaje coś takiego jak Polska Szkoła Plakatu. Ale tutaj tak patrząc na plakat jako na taką pewną przestrzeń, której można poszukiwać, to kiedy wpiszemy na przykład w Google plakat, to nie użyjemy tam właśnie polskich projektantów czy Polskiej Szkoły Plakatu, a właśnie takie wpisy jak dekoracje na ściany, plakaty do kuchni czy sypialni. I tutaj to mnie z kolei sprowadza do takiego pytania, w którą stronę w takim razie idzie plakat? Dlaczego to komentowanie rzeczywistości już nie jest tak ważne? Spotkałam się z opinią, w której niektórzy uważają, że właśnie ten taki polski artystyczny plakat powoli znika z ulic na rzecz galerii czy też muzeów. Jakby zgadzam się z tym, ale nie uważam, żeby on całkowicie zniknął, ponieważ takie sytuacje, jakie ostatnio miały miejsce w naszym kraju, jak wybory czy też protesty osób
LGBT były czasem, kiedy wielu polskich projektantów zabrało głos i stworzyło taki komentarz poprzez ten plakat, ilustrację. I mogliśmy zauważyć na ulicach takie plakaty, ponieważ taka inicjatywa jak Pogotowie Graficzne umożliwiło wydrukowanie je w domu przez każdego z nas. I w ten sposób wydaje mi się, że jest to dowodem na to, że plakat pozostaje jeszcze trochę takim medium ulicznym. Zgodzę się z tobą w kontekście na przykład plakatów filmowych, ponieważ zauważyłam taki trend wśród tych plakatów, które można zauważyć w przestrzeni publicznej, że w głównej mierze bazują one na fotografii, a jednak w tych latach 50. i 60. plakaty filmowe tworzyło się projektowało się je w oparciu o taki pomysł, ideę danego filmu. Mam na myśli właśnie o której już wspomniałeś, Polską Szkołę Plakatu. Ale plakat też zmienia się razem z rozwojem technologii i uważam, że razem z tymi nowinkami będzie się do nich przystosowywał, ale też i transformował. Taką próbę internetu, cyfryzacji według mnie zniósł bardzo dobrze i wygospodarował sobie tam pewne miejsce. Tak, no wspominasz trochę o tym, że właśnie to, co dzieje się w rzeczywistości, powoduje, że ten plakat właśnie jest uruchamiany jako taka pewna broń projektantów. I myślę, że to jest fajna diagnoza, bo przez jakiś czas mam wrażenie, że ten plakat wygasł i stał się właśnie takim medium jedynie do prezentowania tego, co dzieje się w kinie. Niezbyt dla projektantów chyba dobry sposób, myślę. A teraz w momencie, w którym no, jesteśmy w takiej rzeczywistości polityczno-społecznej, w której już trzeba wziąć coś w swoje ręce, już trzeba coś skomentować, to ten plakat nabiera pewnego rozpędu. I zanim przejdę do kolejnego pytania, szanowni państwo, chciałbym przypomnieć, że jest to formuła webinaru, dlatego zachęcamy państwa do zadawania pytań, bo można się właśnie włączyć w pewną dyskusję, o coś dopytać. W samej strefie designu można znaleźć materiały właśnie z plakatem związane. Jednym z tych materiałów jest świetny webinar z profesorem Jackiem Jozberensem na temat grafiki projektowej i sztuki plakatu właśnie. I tam towarzyszyło temu spotkaniu takie pytanie, czy projektowanie plakatu między innymi powinniśmy rozważać jedynie w takich kategoriach użyteczności, czy jest tam miejsce na ten artyzm, który myślę dla plakatu jest troszeczkę właśnie charakterystyczny, że tam ten artyzm się pojawia, ale mam nadzieję, że to jeszcze skomentujesz. I tutaj chciałbym zapytać ciebie właśnie jako takiej młodej projektantki zajmującej się między innymi plakatem, czy projektowanie plakatu powinno skupiać się właśnie na tej sferze użyteczności? Czy jest tam miejsce na ten artyzm, o którym tutaj wspominam, a może to jest plakat artystyczny? Uważam to jedno z takich cięższych pytań, które chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ jeżeli definiujemy to projektowanie, tę strefę użyteczną jako takie zauważanie problemu i jakby definiowanie go przy pomocy jakiegoś pomysłu, to z pewnością tak, zajmuje większą część procesu projektowego. Natomiast wydaje mi się właśnie, że to ten artyzm, czyli taki nienarzucony sposób przedstawienia to w sposób wizualny powoduje, że ten pomysł zaczyna żyć i wtedy oddziałuje na tego odbiorcę. Mam nadzieję, że odpowiedziałam ci na pytanie. Znaczy, ja rozumiem to jako pewne takie właśnie połączenie, bo tak jak wspomniałem, ta strona artystyczna, ona wydaje mi się jest charakterystyczna dla pewnego poziomu emocji, właśnie wywoływania tych emocji, które z plakatem myślę są związane, bo plakat ma ten charakter irytatywny, ale to, co chciałbym cię jeszcze zapytać i trochę poruszyłaś ten temat, to w jaką stronę według ciebie idzie plakat, szczególnie ze względu na ten rozwój technologiczny, o którym wspomniałaś, bo jestem ciekawy, jaka jest twoja perspektywa na to, czy jest miejsce na plakat chociażby w sieci? To tak, jak już też powiedziałam, plakat według mnie zmienia się razem ze zmianami technologicznymi.
Obecnie trochę odchodzimy od tych tradycyjnych technik druku, jak akwaforta czy litografia. Jakby nie mam na myśli tego, że całkowicie o nich zapominamy, ponieważ istnieją projektanci, które je nadal wykorzystują i to jest super. Ale gdzieś ten druk cyfrowy jest bardziej popularny, wydaje mi się, wśród projektantów, ale z drugiej strony stosujemy ten druk offsetowy, który jest z nami już dosyć długo, ponieważ od końca XIX wieku. Druk cyfrowy może być na tyle atrakcyjny, ponieważ jesteśmy w stanie uzyskać wiele takich samych kopii w dość krótkim czasie, co tym samym jest pozbawione takiego właśnie indywidualnego wyglądu każdej z nich, co nam daje na przykład linoryt. Także wydaje mi się, że najlepszym, może nie najlepszym, ale jednym ze sposobów, które obecnie zauważam, jest to, że projektanci szukają własnej drogi i eksperymentują, czyli łączą te tradycyjne techniki druku z tymi cyfrowymi. I wydaje mi się, że plakat również będzie transformował, zmieniał się, ale też będzie się przystosowywał do tych nowych metod. I według mnie będziemy dalej się inspirować tymi tradycyjnymi technikami, ale ulegać tym jakby nowoczesnym rozwiązaniom. Powiem ci, że ja bardzo lubię podglądać to, jak projektanci pracują i właśnie z jakich metod pracy korzystają, czy właśnie jest tam praca manualna, czy dbają o ten druk. I bardzo lubię właśnie tych projektantów, którzy jednak troszeczkę odsuwają ten moment, w którym pójdą w ten druk cyfrowy, jednak korzystają z tych metod, o których wspomniałaś. Swoją drogą, moim takim skrytym marzeniem jest to, żeby w końcu jakoś na poważnie wziąć linoryt w ręce i stworzyć coś ciekawego. Bo ta metoda właśnie daje taki charakterystyczny indywidualizm, o którym tutaj mówisz, i myślę, że on jest w kontekście projektowania tutaj bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. To, co jeszcze wspomniałaś, to ten w kontekście tego rozwoju technologicznego, że plakat, ta idea plakatu troszeczkę pozostaje taka sama, zmienia się tylko sposób dystrybucji tego plakatu. I tutaj mam fajny przykład tego, jak właśnie plakat się dostosowuje do tego, co dzieje się obecnie w świecie. Chociażby odbywają się wernisaże online i te plakaty pokazywane są online. Jednym z takich przykładów może być podsumowanie, właśnie taki wernisaż jako podsumowanie wyzwania projektowego COVID versus ludzie. Mogą Państwo znaleźć taki wernisaż wirtualny zorganizowany przez Katedrę Grafiki. I właśnie to było pewne wyzwanie, jak taki wernisaż zorganizować, ale też duża szansa, żeby ten kontekst, który był stricte taki statyczny i właśnie galeryjny, przenieść w tą rzeczywistość wirtualną. Więc niewątpliwie gdzieś ten plakat umie się dostosować, mimo tego, że to medium się zmienia. Kiedy rozmawiam z różnymi projektantami, mam zawsze ochotę zadać im pytanie o istotę danej dyscypliny. Dzisiaj rozmawiamy o plakacie, więc tutaj wykorzystam tą okazję i zapytam, co według ciebie jako projektantki, między innymi plakatu, jest właśnie w tym plakacie najistotniejsze. I tutaj trochę połączę to z pytaniem, które pojawiło się na czacie. Co według ciebie przyciąga ludzi? Jak tych ludzi, czyli naszych odbiorców, w pewien sposób zaciekawić za pomocą tej przestrzeni, jaką jest plakat? Czyli według mnie w projektowaniu plakatu jest ważne to, żeby potrafić obserwować to, co jest wokół nas, żeby dowiadywać się na dany temat jak najwięcej, czytając, ale także rozmawiając z ludźmi, ponieważ to jest, uważam, jedną z takich bardziej inspirujących rzeczy. Istotne jest także to, aby poprzez tą obserwację, żeby gromadzić i z tej obserwacji, i z tych jakby zdobywania informacji na dany temat, ponieważ wydaje mi się, że pozwala nam to na zbadanie danego problemu na takim poziomie wieloaspektowym, co jest, wydaje mi się, właśnie takie ważne ogólnie w projektowaniu. Za istotne uważam również to, żeby jakby nie ulegać takim wizualnym trendom i oprzeć tą naszą pracę o pomysł, który w konsekwencji będzie dostarczał odbiorcy jakąś wartość, ideę, o której już wcześniej mówiłam. I należy również pamiętać, że to nie jest jedynie taka umiejętność warsztatowa,
ale przede wszystkim umiejętność, która polega na takim wizualnym zbudowaniu danego, jakby danej treści przekazu. Czyli jakby te rzeczy uważam, że jedna z takich bardziej istotniejszych w projektowaniu plakatu. No czyli takie znalezienie właśnie... To jest taka chyba istota generalnie projektowania graficznego, żeby coś zaobserwować i użyć tego projektowania graficznego jako takiego elementu komentarza, właśnie takiego narzędzia, o którym wspominałem na początku, że projektowanie graficzne, czy teraz plakat, nie jest produktem samym w sobie, ale to, co wywoła, to, co zadzieje się później, chyba jest tutaj dużo istotniejsze. A plakat jako taka forma jest jedynie myślę drugorzędna w tym kontekście. Projektowanie, o którym mówimy, to niewątpliwie pewien proces. Ja lubię ten proces dzielić na pewne etapy i wyodrębniać kolejne kroki w tej ścieżce dotarcia do danego projektu. I tutaj również chciałbym wykorzystać tę rozmowę do tego, żeby podpytać ciebie, jak ty podchodzisz do tego projektowania w kontekście procesu projektowego, jak wygląda ten twój proces, na przykład w kontekście pracy z plakatem. No i ja na samym początku, tak jak już wspomniałam, staram się dowiedzieć na ten temat jak najwięcej. Dużo czytam, robię notatki, tworzę taką swojego rodzaju mapę myśli, którą sobie notuję. W kolejnym kroku próbuję, gdy już znajdę ten pomysł, który gdzieś wydaje mi się, że jest jeden z takich, który jestem w stanie przedstawić wizualnie i który chcę przedstawić wizualnie przede wszystkim, wykonuję szkice. Staram się zawsze zaczynać od manualnych szkiców i nie myślenia obrazem, tylko notowania takich symboli wizualnych, które jestem w stanie potem wykorzystać. I w ostatnim etapie przechodzę już do programów graficznych w komputerze i tam jakby dokańczam swój projekt w tych programach i tak. I to jak rozumiem właśnie to, co lubię w projektantach, którzy są świadomi swego procesu i warsztatu, to, że ten program jest odsuwany na sam koniec. Istotne jest to, co właśnie powstaje w głowie. I to, co wspomniałaś, myślę, jest bardzo istotne, to, żeby nie myśleć zawsze tą formą, bo ta forma przyjdzie z czasem, tylko myśleć tymi skojarzeniami na przykład, bo tutaj rozmawialiśmy o tym, co przyciąga ludzi, to myślę, że przyciągają również takie gry i właśnie takie zabawy odnośnie tego, czy ktoś da radę coś zdekodować. I tutaj też wykorzystam tę okazję i zapytam, gdzie jest granica pomiędzy kreatywnością przekazu a jego czytelnością, bo tu widz pyta nas o to, że Gdzie jest ta granica? A to pytanie powstało dlatego, że jest taka obserwacja, że te plakaty, które widzimy chociażby na przystankach, mało mówią w danym temacie. Co tutaj jest ważniejsze? Ta informacja, czy może pewna irytacja za pomocą formy jakiegoś takiego przekazu? Wydaje mi się, że to też zależy od tego, co chce projektant osiągnąć. Jeżeli bardziej jest skłonny przekazać jakąś informację, to musi jakby skupić się na tej sferze, ale tym samym wykorzystać tą irytację, ponieważ to właśnie ona jest tym takim momentem, kiedy jakby osoba, która będzie przechodzić koło tego plakatu, spojrzy na niego i jakby pozostanie to wpłynie na niego na tyle, że będzie w stanie zapamiętać tę informację, którą przeczytał przez dłuższy czas. Czyli zarazem ta taka irytacja powinna się moim zdaniem pojawić, ale i też ta informacja, która jakby nie jest zbytnio rozbudowana, ponieważ wiadomo, nie jesteśmy w stanie dużo na pierwszy rzut oka zapamiętać. Także. Tak, to myślę, że to jest też taka przestrzeń charakterystyczna dla projektowania znaku, że właśnie znak jest taką esencją tego, co można przekazać za pomocą pewnego zbioru symboli. I nierzadko też doszukuje się w tym projektowaniu znaku czegoś takiego, że to on ma zostać w pamięci. I myślę, że to, o czym mówisz, jest też charakterystyczne dla plakatu, że właśnie, przynajmniej tak mówię z własnego doświadczenia, że
to takie podejście do plakatu i spróbowanie zdekodowania, o co właściwie chodzi w tym plakacie, już jest takim haczykiem, taką kotwicą w naszej głowie, że będziemy o tym myśleć w innych kontekstach i nawet może to doprowadzić do tego, że będziemy szukać informacji na dany temat. I myślę, że to też jest ważne, ta oszczędność projektowa, żeby też nie wszystko tak na pierwszy rzut oka powiedzieć, bo to zabiera taki też element właśnie pewnej gry, pewnej zabawy, żeby, bo jak coś będzie zbyt proste, to chyba łatwiej nam o tym zapomnieć, bo będzie to jednym po prostu z elementów, który zobaczymy w przestrzeni, kolejny plakat filmowy, a jak coś nas zaciekawi i będzie też nieoczywiste do końca, to może na nas silniej wpłynąć, ale to chyba jest charakterystyczne dla właśnie plakatu bardziej niż dla projektowania znaku, bo nie wyobrażam sobie takiej gry pozorów w galerii handlowej, kiedy mówimy o systemie orientacji. Ale ja bym chciał tutaj wrócić do twojego procesu projektowego, bo zawsze lubię, tak jak wspomniałem wcześniej, podglądać to, jak inni projektanci pracują. Wstępnie opowiedziałaś nam o tym procesie, jak on przebiega, zaczynasz od szkiców i tutaj od razu mam takie pytanie, czy według ciebie ilustrator powinien umieć rysować, bo myślę, że są tutaj dwie różne szkoły, ale o tym za chwilę. I później przechodzisz właśnie do kreowania pewnego pomysłu, poszukania tego pomysłu. Jakbyś mogła nam tutaj opowiedzieć, pokazać coś więcej? Może ja opowiem o jakby moim sposobie projektowania, moim procesie projektowania w oparciu o prezentację. I na samym początku, jak już wspomniałam o tym gromadzeniu informacji, to jakby tworzę takiego swojego rodzaju mapę myśli. Ta mapa myśli w tym przypadku jest naprawdę bardzo, bardzo minimalistyczna. Zazwyczaj to jest dużo kartek, które są i pogięte, i popisane z różnych stron. Jakby staram się w każdym momencie swojego dnia jakby notować, takie tworzyć skojarzenia, ale tym samym taką wiedzę, którą gdzieś wyczytam, czy o której się od kogoś dowiem. Jak już jakby wypracuję sobie ten pomysł, w kolejnym etapie przechodzę do poszukiwania takiego wizualnego rozwiązania. W tym czasie tych szkiców też jest dosyć sporo. Tu przedstawiłam jedynie jeden, który następnie kontynuowałam. Na tym etapie też robię zdjęcia, ponieważ jestem ciekawa, jak na przykład dane światło się układa. Przedstawione szkice stworzyłam, jakby tworząc plakat z okazji setnej rocznicy powstania Komitetu Olimpijskiego. I te zdjęcie jakby stworzyłam, ponieważ chciałam zauważyć, jak się układa światło. Niestety nie miałam medalu, a więc jakby to jest chyba jakaś tylko zakrętka od słoika być może powieszona. I w kolejnym etapie, jak już jakby mam stworzony pomysł, mam stworzony już szkic, który dopracowuję w programie i tam też szukam estetyki, którą użyję i ta estetyka powstaje w mojej głowie zanim przyjdę do programu, jednak jest wiele, wiele przypadków, kiedy ona zmieniam ją już pracując w danym programie. I ten etap powtarza się niemalże w każdym projekcie. Zawsze zaczynam od stworzenia pomysłu, następnie próbuję ten pomysł przedstawiam za pomocą obrazu i w tym celu służy mi jakaś wybrana wcześniej estetyka. W tym przypadku jakby musiałam stworzyć plakat, który by powstał z okazji Dnia Osób Chorych na Cukrzycę. To, co mnie zainspirowało do tego projektu, to jakby rozmowy z innymi osobami, ponieważ panowało takie przekonanie, że osoby chore na cukrzycę nie powinny jeść słodyczy, co według mnie nie jest prawdą, ponieważ przy dobrze zbilansowanej diecie mogą jeść wszystko. I chciałam jakby trochę powalczyć z tym przekonaniem i stworzyć taką pracę, która opisuje te życie osób chorych na cukrzycę tak całkowicie jakby nie inaczej, bo z doświadczenia wiem, że ono tak może wyglądać, czyli pełne takich otoczeniu słodkości. Kolejny projekt powstał w okresie takiego mocnej pandemii, kiedy każdy z nas musiał jakby pracować zdalnie z domu i zauważyłam, że ilość tych filiżanek po kawie, jaka zostaje ułożona przy zlewie, jest trochę wprost proporcjonalna do ilości godzin, jakie przepracowaliśmy przy komputerze. I
Postanowiłam w ten sposób stworzyć taką własną interpretację powiedzenia work-life balance, które chyba każdy z nas gdzieś tam kiedyś słyszał. Stworzyłam również plakaty, które miały za zadanie skłonić do jakby zabrania głosu, do wzięcia udziału w głosowaniu. Jakby ta praca według mnie została dość dobrze przyjęta w internecie przez ten taki jakby cytat, powiedzenie, które każdy z nas chyba kiedyś gdzieś usłyszał. I jak wiemy, była również kolejna tura w wyborach i z tej okazji powstała kolejna praca. Można zauważyć, że te dwie prace zostały stworzone w podobnej konwencji, czyli to jest takie połączenie obrazu ze słowem. Estetyka również jest dość skromna, tak samo było właśnie przy trzeciej pracy już po wyborach. Także mam nadzieję, że w jakiś tam sposób przedstawiłam mój proces projektowy. Tak, myślę, że tak, i też przy okazji zrobiłaś pewien przegląd swojego dorobku projektowego i myślę, że w nim bardzo fajnie widać to, o czym wspomniałem na początku, że wykorzystujesz plakat jako taką przestrzeń dokumentowania, nie robisz tego w sposób tak bezpośredni. I właśnie nie jest to taka komunikacja właśnie jednoznaczna. Tam trzeba się doszukać pewnych skojarzeń i to też jest nierzadko pewna zabawa słowem. Dlatego uznaję te projekty po prostu za ciekawe i warte uwagi. I myślę, że to, o czym wspomniałaś, że te projekty się przyjmują gdzieś w sieci, jest tego jasnym komentarzem, że właśnie też dla odbiorców tego plakatu w pewien sposób rozgryzasz to, o co w tym plakacie i w danym problemie chodzi. I to też podkreśla to, o czym mówiliśmy wcześniej, że okazuje się, że w naszej rzeczywistości coś się dzieje, pojawia się jakiś problem, jakieś wydarzenie wymagające naszej aktywności, to właśnie bronią projektantów jest to, żeby stworzyć jakiś plakat i skomentować tą swoją rzeczywistość na swój właśnie sposób. I tutaj cały czas zerkam na pytania i właśnie jedno z pytań pojawiło się, gdzie można zobaczyć twoje prace, więc można było je zobaczyć, ale tutaj chciałbym jeszcze skorzystać z takiego pytania od pani Poli. Jak kreatywnie według ciebie można tworzyć pewne hasła i przemycać najważniejsze informacje na plakacie? Bo trochę to było widać przy okazji twoich prac. Jestem ciekawy, czy masz jakiś taki zestaw reguł, zasad, które można wykorzystać w tym celu? Z pewnością trzeba wykorzystać taką syntezę, czyli jakby nie można też powiedzieć za dużo i też nie można wizualnie przedstawić za dużo, czyli trzeba znaleźć taki balans pomiędzy tym. Wydaje mi się, tak jak już wspomniałam przy opisie moich prac, że ludzie lubią to, co znają, czyli te wykorzystywanie takich powiedzeń, które jakby jest atrakcyjne dla odbiorcy, ponieważ projektujemy to też dla kogoś, czyli musimy wiedzieć, co dana osoba, która jest odbiorcą, lubi, czego oczekuje. Też wpływa na, jakby powoduje, że dana praca staje się bardziej atrakcyjna, jeżeli zauważamy coś, co trochę sami uważamy, ale o tym nie wiemy, ale z drugiej strony coś, co kiedyś doświadczaliśmy, czyli po prostu to, co znamy. Wydaje mi się, że to wpływa, jest pozytywną stroną takiego projektowania. I też należy pamiętać, żeby ta właśnie wizualna strona nie była zbyt rozbudowana, żeby ten przekaz był jednak taki dość zbalansowany. Tak, myślę, że przy okazji poruszyłaś taką kwestię, że lubimy, jest coś takiego faktycznie, że naszą ulubioną piosenką jest ta, którą bardzo dobrze znamy, bo potrafimy ją zanucić chociażby, ale moim zdaniem ty trochę w swoich pracach właśnie bierzesz to, co jest znane i trochę obracasz to, żeby właśnie stworzyć ten element irytatywny, o którym mówiliśmy wcześniej. I tutaj mam wrażenie, odpowiedzieliśmy przy okazji na jedno z pytań, które również pojawiło się na czacie. Czy są jakieś zasady projektowania plakatu, aby nie był źle rozumiany? I myślę, że idealną odpowiedzią na to będzie to, co już wspomniałaś, czyli myślenie o odbiorcach. Żeby to nie było projektowanie u nas w tam biurze swoim projektowym, w domu, czy gdziekolwiek,
tylko właśnie myślenie o tym, kto ten plakat zobaczy i czy ten, czy ta forma graficzna, czy nawet te teksty, które pojawiają się na plakacie, czy będą dla tego odbiorcy zrozumiałe. Więc myślę, że to jest idealne odzwierciedlenie, chyba że chciałabyś coś dodać od siebie. Nie, wydaje mi się, że właśnie odpowiedziałaś też na to pytanie odpowiednio i że czy złe projektowanie, projekt moim zdaniem jest zły wtedy, kiedy nie zostaje zauważony i nie spełnia swojej funkcji, czyli to taka właśnie funkcja irytatywna i przekazanie danej informacji. Jeżeli to nam się nie uda, to można powiedzieć, że projekt jakby coś, któraś z rzeczy, która miała zostać wykonana w tej całej ścieżce projektowej, została źle wykonana. Tak, i tutaj mam świetny przykład, co prawda nie z pola projektowania plakatu, ale z projektowania właśnie znaku, który jest mi bliskie. To te przypadki, w których projektanci właśnie niezbyt refleksyjnie podeszli do tego projektu i stworzyli pewne formy wizualne, które przywodzą na myśl zupełnie inne skojarzenia. Logo Fails, myślę, że to jest fajna zabawa też wieczorem przy winku, można sobie usiąść i poglądać takie projekty, bo to jest też świetny przykład tego, że projektowanie wymaga trochę też sprawdzania tego, co się z tym projektem dzieje dalej i jak on wpływa na odbiorców, bo właśnie ta strona artystyczna, myślę, nie ma takiego wymagania właśnie, żeby myśleć o tym, co się dokładnie stanie z tym projektem. Znaczy to nie jest tak, że zapominamy o odbiorcach, ale nie ma też takich trochę narzędzi, żeby to sprawdzać, jakie to emocje wywoła, a w projektowaniu takie narzędzia są, więc myślę, że warto byłoby to wykorzystać. A jak już przy narzędziach jesteśmy, to zawsze to, co również ciekawi i to też pojawiło się na czacie, to jakich narzędzi używasz w swojej pracy. Tutaj oprócz ołówka i papieru domyślam się, że pojawia się jeszcze coś, co moglibyśmy jako projektanci wykorzystać i trochę podpatrzeć. I też pojawiło się takie pytanie, który z tych programów czy narzędzi jest dla ciebie najwygodniejszy w swojej pracy? No to tak jak już wspomniałeś, zaczynam od kartki ołówka i staram się, żeby ta część była jak najdłuższa, ale no wiadomo, deadline'y gonią i zbyt długo nigdy przy manualnym rysowaniu nie spędzam. Programy, jakie wykorzystujesz w komputerze, to przede wszystkim Adobe Illustrator i Adobe Photoshop, a w programie rysuję przy wykorzystaniu tableta graficznego, który jakby daje mi pewne możliwości, które wydaje mi się, że na takim poziomie manualnym jeszcze nie jestem w stanie uzyskać. Przy wybranej estetyce jestem w stanie jakby stworzyć taki wygląd, jaki bym chciała, a na przykład na tym poziomie manualnym jeszcze tego nie, jakby na poziomie manualnym nie jestem w tego w stanie zrobić. Oj, tutaj od razu przywodzi mi się na to pytanie, o którym mówiłem wcześniej i które teraz wykorzystam, łącząc to trochę z takim pytaniem, bo chciałbym jeszcze poszerzyć tą kwestię, ile pracujesz manualnie, kiedy ta ścieżka się kończy? I tutaj łączę to z pytaniem, czy według ciebie projektanci, ilustratorzy powinni umieć rysować? To może na pierwsze pytanie na początku odpowiem. To tak jak już powiedziałam, że na początku staram się zawsze wykonywać te szkice. Wydaje mi się, że narzędzia w programie mogą trochę ograniczać. Natomiast na dany moment większość czasu jednak spędzam w programie. Odnośnie drugiego pytania, czy projektanci plakatu powinni potrafić rysować, to uważam, że te umiejętności warsztatowe powinny być na tyle rozwinięte, żeby nie blokowały w wizualnym przedstawieniu danego pomysłu. Ale jak wiem, jest wiele estetyk i czasem takie nawet minimalistyczna forma jest w stanie stworzyć taki mocny przekaz. To, co bardzo często w katedrze grafiki próbujemy udowodnić, że właśnie ten warsztat manualny to po pierwsze jest rzecz, której można się nauczyć i można ją szlifować i przez to być lepszym manualnie projektantem, ale też nie powinny stanowić takiej bariery, bo szkic, pewna taka forma wizualna to jest właśnie przedstawienie pewnego pomysłu, a nawet bardzo często prowadzi do tego, że to, co powstaje później w programie,
jest prostsze wizualnie też, nie ma zbyt dużo detalu. Dlatego ja tutaj jestem przy takim stanowisku, że na przykład projektanci znaków, im mniej potrafią manualnie zrobić, tym lepsze znaki wychodzą później, bo właśnie muszą używać prostych form. To nie jest moje stanowisko takie do końca przemyślane, ale niech będzie na potrzeby tego pytania. I tutaj chciałbym trochę nawiązać do tego, o czym mówiłaś, czyli o stylu w projektowaniu. Ten styl bardzo często się pojawia w kontekście właśnie projektowania graficznego, no bo chcąc, nie chcąc, projektanci będą jakiś styl mieli. I nawet dzisiaj miałem okazję słuchać takiej rozmowy, gdzie dwie projektantki rozmawiały o tym, jak ten styl dostosowywać do projektowania, ale zanim to skomentuję, chciałbym ciebie zapytać, jak to widzisz, ile jest miejsca na styl w projektowaniu graficznym, na przykład w projektowaniu plakatu? Jakby stawiając ten pomysł i przekaz na pierwszym miejscu, wydaje mi się, że pracy mimowolnie wykształcamy sobie jakiś styl, który jest dla nas bliższy, którego faworyzujemy. Z doświadczenia wiem, że czasami przy danym projekcie wydawało mi się, że wykorzystałam estetykę mi obcą, ale moi znajomi mówili, że widzą, że to jedna osoba tworzyła. Także było inaczej niż mi się wydawało. Czyli jakby wykorzystywanie tego jednego stylu, który jest modyfikowany na potrzeby pokazania różnych przekazów, pomysłów, nie uważam, że jest czymś złym i że wpływa na ujednolicenie naszych prac. To jest tak jakby przedstawić różne historie tym samym głosem, co uważam, że nie wpływa na niekorzyść tych historii. Tak, coś w tym faktycznie jest. Dodałbym nawet, że posiadanie pewnego stylu i warsztatu powoduje, że łatwiej nam się pracuje później tak faktycznie nad samą kreacją, ale to myślę, o co warto walczyć, to, żeby modulować tym głosem właśnie przy okazji tych różnych historii, żeby zastanawiać się, jak zmienić tą nawet estetykę na potrzeby tego projektu, żeby to, co dla nas koncepcyjnie jest istotne, wybrzmiało. To jest, myślę, szalenie istotne przede wszystkim w projektowaniu identyfikacji na przykład, że tam raczej nie ma takiej przestrzeni na to, żeby projektant projektował wszystko według jednego stylu. Ale to chyba niewątpliwie czy niezależnie od przestrzeni projektowej, gdy ona jest projektowa, właśnie ten styl powinien być mimo wszystko drugorzędny. I tutaj, szanowni państwo, jeszcze raz wrócę do komentarzy z czatu, bo jesteśmy trochę w temacie estetyki, więc skorzystam z pytania pani Sandry, jak dobrać kolory do tematyki, jaka jest zasada na przykład przy dobieraniu kolorów. Tutaj pani pyta o logo, ale ja zapytam ciebie o plakat. Jak ty korzystasz z palet kolorystycznych? Bo bardzo często na zdjęciach projektantów, jak pracują, jest bardzo dużo różnych próbników, wydrukowanych kolorów, jakichś takich testów wizualnych. Jak ty to widzisz? Ja podporządkowuję albo dobieram kolory ze względu na przekaz, czyli jeżeli w przypadku chociażby tego plakatu stworzonego na okazji Dnia Osób Chorych na Cukrzycę, to było intencjonalne, żeby użyć takich kolorów słodkich, ponieważ podkreślało to, co też było widoczne, czyli jakby całe te tło, palec czy też słodycze, które się znajdowały. Czyli jakby biorę pod uwagę to, co jest tą ideą, wartością tego plakatu. A z drugiej strony, no nie ukrywam, że mam czasami tak, że podczas, kiedy siadam do projektowania, od początku tego procesu towarzyszy mi jedna myśl, że dany kolor będzie dobrze pasował i czasami z tym walczę, ponieważ okazuje się, że to po prostu takie jakby moje upodobanie, a w tym przypadku nie sprawdziłoby się to zbyt dobrze. Także czasami ulegam takim moim wizualnym zachciankom, że to powiem, a czasami jednak staram się z tym walczyć i wiem, że dany przekaz na przykład byłby mocniejszy, czy coś podkreśli, albo ten kontrast, który jakby zostanie uzyskany w przypadku, jakby trochę zmienię swój sposób myślenia względem tymi kolorami, wpłynie na korzyść tej pracy.
Myślę, że to, co przy okazji bardzo fajnego poruszyłaś, to to, że projektant prowadzi walkę sam ze sobą, że to, co projektantowi siedzi w głowie, to nie zawsze jest to, co później powinno wybrzmieć w ramach jego pracy. I tutaj pojawiło się również takie pytanie na czacie. Zadaję ci je dlatego, że w twoich pracach również typografia się pojawia, to, że w plakacie istotna jest typografia, a w związku z tym powstaje takie pytanie, jak dobierać kroje pism, czy są jakieś wskazówki, jakieś takie dobre praktyki, z których projektanci mogą skorzystać. Ja wiem sam ze swojego doświadczenia, że dobieranie typografii bardzo często przysparza mnie trochę dreszcze, w momencie, w którym nie mam jakiegoś konkretnego planu na to, co wizualne. I tu typografia jest pewnym takim dopełnieniem pewnej takiej istoty, którą już sobie wypracowałem. I trzeba coś w pewien sposób dopisać, ale zależy mi zawsze na tym, żeby to dopisanie nie było zupełnie z innej bajki. Zastanawiam się, czy masz na to jakąś regułę, z której mógłbym i my jako odbiorcy moglibyśmy skorzystać. Zgadzam się z tobą co do takiego dopisania, ale wydaje mi się, że czasami, jeżeli cały projekt oparty jest o typografię, to jednak ta typografia nie może być takim dopisaniem, ale stanowić to główne sedno. Ale tak jakby wracając do tego, jak ja korzystam, no to moim marzeniem jest stworzyć oczywiście własny taki krój pisma, który mogłabym wykorzystywać na swoich plakatach, ponieważ uważam, że jeżeli jestem w stanie stworzyć jakby, że chciałabym stworzyć od początku do końca cały ten projekt, a no to teraz rzeczywiście korzystam ze stworzonych typografii przez innych projektantów i jeżeli chcę zamieścić jakąś informację, która jakby nie jest właśnie tym elementem głównym, no to staram się, tak jak ty powiedziałeś, dopisać, czyli znaleźć font, który nie jest tak bardzo agresywny, jest tak bardziej z jednej strony w tle, ale z drugiej strony pasuje do całości przekazu, ale jeżeli tworzę taki plakat, który jakby skupia się o tą typografię, no to w tym przypadku zabiera mi to więcej czasu, żeby zastanowić się, dopasować, czy ta typografia jest takim kontrastem, ale kontrastem, który pasuje, czy jest takim kontrastem, takim oderwaniem od całości i w ogóle powinnam zmienić sposób myślenia. Także wydaje mi się, że zależy to przede wszystkim właśnie od rodzaju projektu i od naszego wyboru, czyli to, co chcemy uzyskać. Widziałem, pamiętam kiedyś taki komentarz jednego z projektantów, który właśnie odpowiadał na to pytanie, co my teraz, jak dobierać kroje i podał taką prostą zasadę. Albo na zasadzie totalnego kontrastu, czyli właśnie odbijamy to, co dzieje się w tej sferze wizualnej, albo na zasadzie podobieństwa. I myślę, że to jest chyba taka najprostsza droga do tego, żeby gdzieś z tą typografią pracować. Później ta taka estetyczna, to wyczulenie takie estetyczne na kroje pism, myślę, że przychodzi z doświadczeniem. Zawsze też myślę o projektach w takiej kategorii jak ty, żeby stworzyć wszystko od deski do deski, żeby wszystko było moje. I tutaj bardzo często trzeba się skonfrontować z tym, co mówiłaś wcześniej, czyli z deadline'em. Bo żeby stworzyć dobry krój pisma, myślę, że musielibyśmy ten proces projektowy sporo wydłużyć i rozciągnąć. Także no, to jest wyzwanie projektowe, którego myślę warto spróbować, ale też jest wiele gotowych rozwiązań, które są ciekawe i też warte zauważenia. Tutaj zwracałbym uwagę, że można korzystać z dzieł naszych polskich typografów i warto na to zwracać uwagę. I zrobię tutaj małą taką zapowiedź. W ramach cyklu Dobry Design Działa będzie jedno spotkanie na temat typografii i tam będziemy mieli więcej czasu na to, żeby o samej typografii jako chyba też narzędziu porozmawiać, ale to się jeszcze okaże. Już teraz zapraszam, ale to taka mała zapowiedź. To, co my, o czym mówiliśmy, to właśnie jaka kolorystyka, jaka estetyka, to wszystko są pewne takie narzędzia, pewien język wizualny, który my musimy dostosować do samego projektu. I tutaj już tak trochę zwalniając, chciałbym cię zapytać, czy masz właśnie jakiegoś takiego swojego ulubionego projektanta, jakiś ulubiony plakat, projekt, właśnie no, raczej plakat, który
na tym poziomie estetycznym, ale też na tym poziomie pomysłu jakoś cię zaskoczył. I tutaj połączę to z pytaniem pani Natalii, czy jest jakiś taki teraźniejszy projektant, którego można uznać za czołowego przedstawiciela aktualnego plakatu? To tak, z pewnością mam dużo takich projektantów i do grona nich należy na przykład pan Andrzej Pongowski, którego bardzo cenię za satyrę w obrazie i za taki styl, który wydaje mi się trochę nawiązuje do polskiej szkoły plakatu. Kolejnym z nich jest na przykład pan Paweł Jońca, którego obraz stoi tutaj, plakat koło mnie. I z kolei w jego przypadku bardzo lubię humor i też ten sposób ukazania rzeczywistości. Innym jest z kolei Bartosz Kosowski, który uważam, że bardzo wypracował sobie taki charakterystyczny styl oparty na detalu. Do takich moich grona ulubionych plakatów należy właśnie jego plakat Lolita. I też nieżyjący już, wydaje mi się, Ryszard Kaja, który stworzył taką serię plakatów przedstawiających polskie miasta. Chyba każdy z nas je widział, na pocztówkach nawet są. I wydaje mi się tak, że to jest takie grono moich najbardziej... Z pewnością jest ich więcej, ale na dany moment muszę powiedzieć, że to są ci, których najbardziej lubię. Tak, lubię zadawać to pytanie, kto z przedstawicieli teraz nie wiem, jak to do końca nazwać, bo branża kreatywna to chyba złe tutaj słowo, przedstawicieli projektowania grafiki użytkowej, trochę dłużej mi to wyszło. Zawsze lubię pytać o to projektantów, kto z tych przedstawicieli jest według nich warty uwagi, bo właśnie te pierwsze nazwiska, które wchodzą nam do głowy, myślę, że najsilniej na nas oddziałują i fajną nam tutaj listę. Myślę też przedstawicieli właśnie takiego nowego, jednak troszkę starego projektowania przedstawiłaś i myślę, że to faktycznie są ciekawe osobowości i też realizacje, bo tak jak wspomniałaś o tych właśnie plakatach przedstawiających polskie miasta, to faktycznie mam wrażenie, że wszyscy już to widzieli, bo to jest na tyle trafne i na tyle właśnie tak estetycznie ciekawe, że stało się pewnym takim elementem już samym do komunikacji. To się chyba samo dzieje już tak poza możliwościami samego projektanta. To, co przedstawiłaś nam w jednej swoich realizacji, nawet nie wiem, czy nie w większej ilości, to realizację stworzoną na konkurs. I to też mnie ciekawi, bo różne są stanowiska, właśnie odnosząc się do konkursów, czy warto, czy nie warto w nich brać udziału. Więc teraz do ciebie pytanie takie, jak ty to widzisz, bo z tego, co widzieliśmy, brałaś udział w konkursach. Jak ty traktujesz konkursy? Co one dla ciebie dają, oprócz możliwości wygrania, mam nadzieję? Uważam, że warto brać udział w konkursach. Wcześniej, przed wzięciem udziału w nim, możemy sprawdzić sobie, kto zasiada w jury, żeby dało nam to taki pogląd, może rangi konkursu. Ale przede wszystkim daje nam to możliwość skonfrontowania swojego podejścia projektowego, swojego takiego pomysłu wypracowanego z innymi autorami, innymi projektantami. Pamiętam, że wydawało mi się któregoś czasu, jak wziąłem udział w konkursie, że wpadłam na jakiś unikatowy pomysł i nie wiem, byłam dumna wtedy z tego, a po publikacji tych wszystkich prac i innych autorów zauważyłam, że to wcale nie był taki unikatowy i więcej osób na niego wpadło. Ale też budujemy sobie przez to portfolio, czy na sam początek, czy też nawet już jak jesteśmy tacy bardziej zaawansowani w tym projektowaniu, wydaje mi się, że zawsze budowanie tego portfolio wychodzi na korzyść w konsekwencji. Tak, to myślę, bardzo często pojawia się właśnie w głowach młodych projektantów, jak sobie to portfolio zbudować, szczególnie kiedy z tymi takimi realizacjami komercyjnymi jest większy problem, no bo jest dość duża konkurencja, to nie ma co ukrywać. To myślę właśnie, że takie konkursy, ale też wyzwania projektowe, jak na przykład ten COVID versus ludzie, o którym mówiłem wcześniej, to jest właśnie taka świetna okazja, żeby wziąć ten problem projektowy, nierzadko brief, który nam tam
w ramach tego konkursu przedstawiają, żeby właśnie wziąć na warsztat i pomyśleć, jak to zrobić, ale to też taka świetna okazja do tego, żeby skonfrontować te swoje idee, te swoje pomysły, tą swoją estetykę i poziom chyba też trochę projektowania z tym, co dzieje się ogólnie na rynku. I to też chyba nie tylko dla młodych projektantów jest korzystne, bo można się w pewnym poziomie, na pewnym poziomie projektowania zamknąć i taki konkurs to też jest świetna okazja, żeby wybić się trochę i potestować zupełnie inne techniki. Ale bardzo dużo pytań pojawia się na czacie, więc ja pozwolę sobie jeszcze szybko do nich zajrzeć. I tutaj pytanie pojawiło się takie: co polecałabyś przyszłemu projektantowi, grafikowi, nad czym warto pracować, co ćwiczyć, żeby być po prostu w tym projektowaniu lepszym? Wydaje mi się, żeby przede wszystkim sprawdzić to, co było. Ponieważ zawsze jest tak, że się czymś inspirujemy i dopiero jeżeli gromadzimy sobie taką wiedzę na temat, co było, jesteśmy w stanie wymyślić, czego jeszcze nie było. Albo żeby jakby lekko to stuningować, zmienić, albo czy, co nam tak naprawdę się najbardziej podoba i w jakim kierunku chcemy iść. Poprzez to zdobywanie takich informacji, jakby sami wypracujemy sobie kierunek, w który chcemy iść, ale tym samym dowiemy się, jakie były już gotowe rozwiązania i jakby czy z nich korzystać, czy może są jakieś inne lepsze strony, w których jeszcze może nikt nie eksploatował. Według mnie jakby takie zdobywanie wiedzy i związane z tym, taką estetyką, czy też takimi osiągnięciami właśnie Polskiej Szkoły Plakatu, czy szkoły szwajcarskiej, gdzie jakby ten minimalizm i zasada form, follow, function jakby tak trochę rządziła, można powiedzieć. Także wydaje mi się, że jaka jest odpowiedź. Czyli taka trochę rekonstrukcja tego, co było, spojrzenie historyczne. Mówi się o tym, że nie ma nic lepszego w kontekście praktycznym niż dobra teoria. Czyli właśnie sprawdzenie tego, co było, sprawdzenie tego, jak podchodzi się do projektowania i co w tym projektowaniu można zrobić, żeby później to skonfrontować z tym, co dzieje się w naszej rzeczywistości projektowej. Też ja bym dorzucił do tego, o czym powiedziałaś, pewną taką umiejętność obserwowania tego, co dzieje się w rzeczywistości, o czym wspominałaś wcześniej, czyli właśnie staranie się spoglądać na ten świat z takiej perspektywy zewnątrzsystemowej, nie jako uczestnik tego pewnego procesu, tylko właśnie tak stanąć troszeczkę z boku i zobaczyć, jak te nasze relacje w ramach pewnego systemu społecznego przebiegają, aby coś złapać i później przerodzić to w jakiś fajny projekt. Więc ja ćwiczyłbym tutaj ciekawość, umiejętność obserwowania i tak jak mówiłaś, takie umiejętności też poszukiwania tego, co było. I tutaj pojawiło się kolejne pytanie od pani Iwony. Pani Iwona pyta, jak długo pracujesz nad jednym plakatem? I ja tu już zdradzę, wiem, że Weronika bardzo dużo czasu poświęca na jeden projekt. To przede wszystkim zależy od deadline'u, ale w takim przypadku, kiedy biorę udział w konkursie i dosyć szybko się zorientuję, że dany konkurs właśnie rozpoczął, czyli wiem, że to na przykład miesiąc czy dwa miesiące, no może dwóch miesięcy nie, ale w przypadku miesiąca, no to był taki przypadek, kiedy pracowałam miesiąc nad plakatem, ale to oczywiście nie był dzień w dzień, ponieważ lubię taki harmonogram pracy, że któregoś dnia jakby wykonuję część i kolejne dwa chody zastanawiam się, czy robiąc oczywiście inne rzeczy, zastanawiam się, czy dobrze postąpiłam, czy w dobrym kierunku idę, ale to jest bardziej na poziomie takiego pomysłu niż takiego rozwiązania estetycznego. Wydaje mi się, że czasami może zbytnio skomplikowałam to, co chcę przekazać i często te zmiany są takim właśnie takim syntezowaniem, czy obkrajaniem tego mojego pomysłu. Rezygnuję z jakichś dodatków, czy też staram się bardziej tak skadrować ten pomysł. Tak. No tak, myślę, że to, co warte jest tutaj podkreślenia, to ten etap takiego troszeczkę dyskutowania wewnątrz siebie jako projektant, czy w dobrą stronę idziemy. Na to bardzo często nie ma czasu w momencie, w którym faktycznie, tak jak wspomniałaś, jest deadline, mamy tam jakiś czas na zrobienie
projektu i bardzo często nie ma na to czasu w momencie chociażby, w którym pracujemy nad kilkoma projektami jednocześnie, więc takie przemyślenie trochę właśnie harmonogramu prac, żeby podzielić sobie to i dać odpocząć swojej głowie od tego danego problemu, którym się zajmujemy, myślę, jest tutaj taką fajną wskazówką, żeby w tym kierunku pójść i popróbować troszeczkę. Właśnie tak, tutaj już tak bardzo technicznie do tego podchodzimy, zarządzania projektem, żeby poukładać sobie te projekty tak, żeby dać sobie samemu odpocząć, żeby ta głowa mogła spojrzeć na coś zupełnie innego, bo tutaj znowu wracamy do tego poziomu obserwacji, możemy zaobserwować zupełnie coś innego, co będzie bardziej trafiać w to sedno, o którym w danym projekcie chodzi, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo tutaj istotne. I tutaj pojawia się również takie pytanie na czacie od naszych widzów, które myślę jest bardzo charakterystyczne dla projektantów, którzy osiągnęli pewien poziom. Czy pani Weronika też tak ma, że jak coś zaprojektuje, to jej się to nie podoba? W moim przypadku jest tak dość często, zawsze myślę, że może być zdecydowanie lepiej. Tak, też tak mam po czasie. Może nie tyle, co mi się nie podoba, na tyle wydaje mi się, że czasami niektóre elementy bym zrobiła inaczej, albo no, z danego wydaje mi się, że lepiej, chociaż no, nie wiem, czy byłoby to lepiej, bo nigdy nie spróbowałam na nowo stworzyć danego plakatu, ale tak, też tak mam, że mi się niektóre z moich prac już po czasie nie podobały tak bardzo, jak w momencie ich stworzenia, chociaż są takie projekty, wydaje mi się, z którymi jestem bardziej emocjonalnie związana i wtedy to wpływa na to, że jakby nie tyle te rozwiązania estetyczne, co ten moment, kiedy to robiłam i dlaczego to robiłam, jestem z tym właśnie związana i to wtedy takie projekty przez dłuższy czas jakby zapadają mi w pamięć i jestem jakby, może, no, lubię je, powiedzmy. Tak, myślę, że to takie podejście do swojej pracy trochę przez pryzmat tego, że nawet się czegoś nauczyliśmy w ramach tego procesu, już jest dla nas taką informacją, która powinna sprawić, że jesteśmy w pewien sposób nawet z tego projektu dumni, choć widzimy elementy do poprawy, bo nie ma co ukrywać, jeżeli człowiek się rozwija, to będzie widzieć też swoje postępy, więc będzie widzieć wady swoich poprzednich realizacji, ale to jedynie świadczy o tym, że po prostu idziemy do przodu, nie zatrzymujemy się. Jak będziemy w takim etapie, w którym wszystkie nasze prace będą super, to myślę, że to jest taka lampka, żeby poszukać jakiejś nowej ścieżki w projektowaniu, żeby też sprawdzić, co można jeszcze w tym projektowaniu zrobić. I myślę, ostatnie pytanie z czatu, takie dość rozbudowane, więc nie liczę tutaj na jakąś bardzo długą odpowiedź, bo pani Agnieszka pyta, czy są jakieś takie aktualne trendy w projektowaniu, które będą ewoluować w najbliższym czasie, czy może czeka nas jakaś taka radykalna zmiana i całkowita zmiana podejścia do tematu projektowania, czy danego tematu w projektowaniu. Jak to widzisz? No bo mówiliśmy trochę o szkole szwajcarskiej, mamy Bauhaus, właśnie mamy tutaj Polską Szkołę Plakatu jako taki właśnie pewien dyskurs. To teraz się zastanawiam z panią Agnieszką, jak to może być teraz? Czy już jest coś na horyzoncie, czy nie ma? Tak jak powiedzieli, wydaje mi się, trochę się dalej inspirujemy tą szkołą szwajcarską, czyli ten minimalizm i takie bezszeryfowe fonty. Spotykam dość, wydaje mi się, że są dość popularne obecnie, ale co do medium, to zauważyłam, że ostatnio ten plakat stał się znowu takim trochę odbiciem nastrojów społecznych. Czyli co w związku z tym idzie, może te plakaty będą takie bardziej, ten obraz będzie taki bardziej syntetyczny w związku z tym przekazem, ale to wydaje mi się tylko gdybanie. Jakby tych inspiracji, jak już wcześniej powiedziałam, szukamy w takich już w ubiegłych epokach, czyli ta szkoła szwajcarska czy polska szkoła projektowa i może poprzez te inspiracje będziemy szukać jakby nowych sposobów ukazania tych już wykształconych stylów. Tak, zawsze się zastanawiam, jak do tego takiego gdybania podchodzić, bo
Myślę, że warto byłoby się zastanowić, jak być częścią tej zmiany, a nie co nas czeka, czy nawet wyprzedzać to troszeczkę, niż zastanawiać się, co przed nami. Na pewno coś się zmieni, to jest niewątpliwe, bo zmienia się struktura polityczno-społeczna, zmieniają się, tak jak mówiłaś, nastroje, zmieniają się też technologie, więc gdzieś ta zmiana w pewnym sensie będzie, tylko ciężko przewidzieć chyba jeszcze w tym momencie, w którym kierunku to pójdzie, bo bardzo często te zmiany, które widać w projektowaniu, one są dostrzegane nie w momencie, kiedy one się dzieją, ale jako pewne takie podsumowanie tego, co było za nami właśnie w takiej perspektywie retrospektywnej. Ale Weroniko, zadam Ci ostatnie pytanie podczas dzisiejszego spotkania i zaraz wytłumaczę Państwu dlaczego, bo mówiliśmy o projektowaniu jako o pewnym procesie, mówiliśmy o plakacie jako o efekcie właśnie tego procesu, to tak właśnie z technicznego punktu widzenia zarządzania projektem pojawia się bardzo często taki aspekt wyceniania swojej pracy. I chciałbym Ciebie zapytać, czy masz problem z wycenianiem swojej pracy, czy może przychodzi Ci to bardzo łatwo, bo wiem, że bardzo często ten etap wyceniania pracy jest dla nas ciężki, no bo mówimy o rzeczach nienamacalnych, jak proces projektowy czy pewna idea. Tak, nie lubię wycen i chyba nawet nie potrafię dobrze wyceniać swoich projektów, wolę jakby poświęcić się tym właśnie części projektowania, kiedy jestem w stanie zbudować coś pewnego rodzaju, coś zbudować jakiś przekaz i to traktuję jako pewnego rodzaju wyzwanie. A ta wycena już jest takim elementem końcowym po wszystkim, także no to nie należy do moich ulubionych zajęć. Tak, to wycenianie jako taki element zarządzania projektem, myślę, nie jednemu projektantowi spędza sens powiek. Dlatego, szanowni Państwo i Weroniko, od razu mówię również do Ciebie, zapraszam na następne spotkanie z serii Dobry Design Działa, gdzie porozmawiamy sobie właśnie na temat wycen. Spróbujemy trochę zagłębić się w to, jak te wyceny można przygotowywać tak, żeby klienci z tych wycen byli zadowoleni, tak jak my będziemy zadowoleni. Będziemy szukać takiego złotego środka, spróbujemy też poszukać narzędzi, które w tych wycenach nam pomogą, spróbujemy też zdefiniować pewne typy wycen, także już dzisiaj zapraszam. I to pytanie właśnie było po to, żebym mógł zaprosić Państwa na następne spotkanie. A to dlatego, że dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Woda już mi się w szklance skończyła, także czas uciekać. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za aktywność na czacie. Weroniko, Tobie dziękuję za to, że jesteś tu z nami, jesteś w ramach Strefy Designu, w ramach serii Dobry Design Działa, że przyszłaś, podzieliłaś się swoją perspektywą na projektowanie, pokazałaś swoje prace. Bardzo Ci za to dziękuję, a mi nie pozostaje nic innego, szanowni Państwo, jak życzyć Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Dobrze.